Lista rzeczy, których dr Bright nie może robić w placówce SCP. Według Sansa. Dr Bright nie może śpiewać. Nigdy. Dr Bright nie ma prawa grać w gry na seks z żeńską częścią personelu. Z męską też nie. Z nikim. To się tyczy również podmiotów SCP. Dr Bright nie ma prawa robić zdjęcia SCP-096 i wysyłać go do kogokolwiek. Chyba, że wyślę je na stację kosmiczną. Zawsze byłem ciekaw, co się wtedy stanie. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-294, aby otrzymać, cytuję, napój destrukcji lub napój wszelkiego zniszczenia lub jakikolwiek napój o identycznym lub podobnym działaniu. Dr. Bright nie ma prawa mówić daj kamienia, kiedy chce uzyskać dostęp do SCP-J. Dr. Bright nie ma prawa mówić, że jest gasterem z Undertale, ani czarą z Undertale, ani żadną inną postacią z Undertale. Dr. Bright nie ma prawa ulepszać swojego w SCP-914, nawet zwłaszcza jeśli go wcześniej odetnie. Dr. Bright nie ma prawa pokazywać SCP-682 jakichkolwiek filmów z Godzillą. Dr. Bright nie ma prawa mówić, że SCP-963 to kamień dusz, ani kamień rzeczywistości, ani jakikolwiek z kamieni nieskończoności. Dr. Bright nie ma prawa umieszczać budzika na środku korytarza i mówić, że to SCP-498. Dr. Bright nie ma prawa zakradać się od tyłu do kogoś i mówić, zaraz cię wpie***. Aktualizacja. Dr. Bright nie może udawać żadnego z SCP-006J, a już w szczególności SCP-006J4. Straciliśmy już zbyt wielu członków personelu przez takie wygłupy, Bright. Tak, Fundacja SCP ma wczesny dostęp do FNAF Security Breach. Nie, to nie znaczy, że Dr. Bright może go udostępniać. A już na pewno nie za darmo. Dr. Bright nie ma prawa krzyczeć uwolnić Barabasza. A już na pewno nie przy SCP-343. Dr. Bright nie ma prawa umieszczać SCP-999 w... i mówić, że to... Dr. Bright nie ma prawa jeść kanapki z masłem orzechowym i dżemem śliwkowym. Ostatnio ucierpiało przez to osób. I na koniec, Dr. Bright nie ma prawa grać w Dungeons and Dragons z jakimkolwiek SCP. Po incydencie